Siemano, z tej strony amator budowlany. Zapraszam na film. Jeśli się podoba, zasubskrybuj i zostaw dzwoneczek. Mam już obrzeża obsykane. Spadek jest 2,5 cm na metrze bieżącym. Zaczynając od tego miejsca, odtąd zaczyna się spadek. Tu jest poziom 0, czyli poziom dolny poziom drzwi. Opuszczony jest o 6 cm. Od niego jest spadek. Od tego miejsca, czyli od poziomu 0, spadek jest 2,5 cm. Czyli przeliczenie na 8 metrów jest 20 cm na 8 metrach bieżących. Z drugiej strony to samo. I tutaj będzie 1, 2, 3, 4, 4,5 około 11 cm. Spadku na 4,5 metra. Tutaj, jeśli chodzi o tą ścianę, tak jak opisałem na swojej stronie, jest spadek około 2 mm, więc jest praktycznie widoczny. Ale jakbym przyłożył poziomicę, tylko że nie będę teraz latał i szukał, wyciągał, ale spadek jest minimalny, około 2 mm. Od tamtego miejsca 0. Jest spadek w tą stronę około 2 mm na każdym metrze. No i to tyle. Jeśli się podobało, to subskrypcja, like i działamy dalej. Na razie, cześć. Też wiele osób będzie pytać, dlaczego spadek jest poziom 0 jest poniżej drzwi. Te 6 cm. Po to, że w razie czego, jak będzie z drogi szła woda, od strony garażu też będzie spad. Akurat te 6 cm będzie spad w tamtą stronę. Tu się wytworzy taka rynienka i ta woda będzie ściekać tutaj. Dlatego, że spadł 2 mm, będzie się rozchodzić po całości i nie będzie mi wchodzić do garażu woda. Dlatego jest w tym momencie poziom 0, jest 6 cm poniżej poziomu drzwi, aby po prostu woda z ulicy nie nachodziła mi bezpośrednio do środka, do pomieszczenia. Zapomniałem powiedzieć, że z tego poziomu 0 dotąd spadek tych 2 mm na 6 metrach wynosi około 1,2 cm na 6 metrach, czyli około ponad centymetra jest spadu, więc też na spokojnie woda powinna schodzić, nie podchodzić pod mur budynku. No to już na pewno to tyle. To na razie, to cześć.